Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Górska. Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Politycy jako pierwsi są Państwa i moimi gośćmi. Jest z nami pan europoseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, frakcja EKR. Pan poseł z Brukseli. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I witam również serdecznie pana posła Adama Gomołę z Polski 2050. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, no, nie sposób dzisiaj nie skomentować tego, co wydarzyło się, a chyba nawet jeszcze trwa, tylko już nie w tej skali i nie z tymi emocjami przed Parlamentem Europejskim. Zdaje się, że około 1000 ciągników zjechało przed parlament, blokowało drogi dojazdowe. Ostra walka. My dzisiaj w Republice relacjonowaliśmy to, co się działo, te starcia z siłami porządkowymi. Były i armatki wodne, i gaz w użyciu, i palone opony, i petardy, huki. Panie pośle, zwracam się do pana posła Dominika Tarczyńskiego. Z czym mamy do czynienia? Czy to taki, można powiedzieć, zwykły protest, na którym nie należy zbytnio się zatrzymywać? Czy też no, to jest coś, z czym rolnicy wychodzą już od jakiegoś czasu, a po prostu w tej chwili przybrało to tak, no, tak dramatyczny obrót? Ten protest, który dzisiaj widzieliśmy, to pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego protest, w którym wzięli udział przedstawiciele, jeżeli tak możemy powiedzieć, branży, bardzo ważnego sektora, ze wszystkich, de facto ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Byli przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej. To jest element, o którym się zapomina. Mam wrażenie, że wielu komentatorów uważa, że był to protest Belgów czy Belgów i Holendrów. Nie. Byli przedstawiciele praktycznie z każdego państwa członkowskiego i historycznym jest fakt, że nie było sprawy w historii Parlamentu Europejskiego, która skupiłaby tak wielu przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, która wywołałaby tak potężne protesty, tak potężne oburzenie. Dlatego, że proszę zauważyć, że te protesty trwały bardzo długo w Holandii, w Niemczech, w Polsce, teraz niedawno i tak naprawdę były to pewnego rodzaju rozpierzchrzone grupy rolników, którzy protestowali w swoich państwach członkowskich, a teraz rolnicy, wiedząc, kto jest odpowiedzialny za to szaleństwo, lewackie szaleństwo, ideologiczne szaleństwo, które doprowadza do ubóstwa nie tylko rolników, ale także nas, konsumentów w Unii Europejskiej, przyjechali po prostu pod Parlament Europejski, bo to Parlament Europejski i Komisja Europejska, mówię tutaj o większości rządzącej, jest odpowiedzialny za to szaleństwo. I jeszcze jedno sprostowanie, właściwie uzupełnienie, jeżeli mogę sobie na to pozwolić. Ja mieszkam dokładnie przy samym Parlamencie Europejskim. Tych ciągników było zdecydowanie ponad 1000. To nie jest tak, że protest trwał pod Parlamentem Europejskim tylko. Pod Parlamentem były wszystkie kamery. Ale proszę mi uwierzyć, całe centrum Brukseli, wszystkie ulice prowadzące pod parlament były zablokowane. Były zablokowane przez rolników, przez ciągniki. To była ogromna masa ludzi i takiego protestu, pracując to przecież już bardzo długo, w Brukseli jeszcze nie widziałem. A więc jest to wydarzenie absolutnie historyczne. Po pierwsze, tak jak mówiłem, dlatego że połączyło wszystkich bez względu na poglądy polityczne, bez względu na kraj pochodzenia, połączyło wszystkich rolników. Ja dzisiaj spędziłem no, połowę dnia, praktycznie cały czas byłem z rolnikami tutaj przed parlamentem i niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Rozmawiałem z nimi naprawdę. To był przekrój ludzi, którzy mają bardzo różne poglądy polityczne, ale łączy ich to, że wszyscy jako rolnicy są po prostu niszczeni lewacką ideologią. Mam tu na myśli wprowadzenie idei Fransa Timmermansa, bzdur po prostu Zielonego Ładu, Fit for 55, lewackiej ideologii, bo nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, która doprowadziła do tych protestów. I uważam, że to nie jest jeszcze koniec. Rozmawiając z rolnikami, można usłyszeć, że to jest dopiero początek. I pan poseł Adam Gomoła z Polski 2050. Panie pośle, jak pan patrzy z kolei na te protesty, no, które dziś miały miejsce pod Parlamentem Europejskim, ale rzeczywiście to jest tak, że one falami przechodziły przez różne państwa Unii Europejskiej i generalnie ten trend, ta polityka, która w tej chwili proponowana jest przez Komisję Europejską, ale także przez Parlament, ona jest postrzegana jako polityka, która tak naprawdę ma bardzo poważnie ograniczyć potężne sektory produkcji rolnej, chociażby hodowlę zwierząt. Jak pan patrzy na przyszłość, no, w
pewnym sensie też i polskiego rolnictwa, bo przecież Polska, ten sektor rolny ma niezwykle silny. No słusznie pani redaktor zauważyła, że ten protest to jest kolejny epizod ciągu walki rolników o prawa w Unii Europejskiej. I to, co widzieliśmy dzisiaj w Brukseli, jest właśnie kolejnym tego wydaniem. Mamy do czynienia z procesem, w którym to niestety tracimy na konkurencyjności w związku z tym, że no i pojawia się w Europie takie krótkowzroczne myślenie, że żeby nie podwyższać cen dóbr konsumenckich, które kupujemy na co dzień w sklepach, w postaci chociażby wyższych ceł na to, co wprowadzamy, co wprowadzane jest do Unii Europejskiej. Zapominamy trochę przy tym wszystkim o interesie rodzimych rolników, którzy solidarnie ponoszą koszty transformacji klimatycznej, która jest konieczna. Ja wczoraj byłem na spotkaniu w Izbie Rolniczej w Opolu w moim okręgu i tam rozmawiałem z przedstawicielami rolników, którzy tutaj między innymi także protestowali jeszcze w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu. I oni mówią wprost, znaczy my rozumiemy konieczność transformacji klimatycznej, to my jako rolnicy jesteśmy tą grupą, która najmocniej odczuwa jej skutki już teraz. I wiemy doskonale o tym, że kilkanaście lat to będą jeszcze większe dewastacje w tym sektorze. Tutaj na południu Polski też z uwagi na górzysty teren podmoku jest to bardzo mocno odczuwalne. Więc po pierwsze walczymy o to, żeby wsparcie dla szczególnie polskiego rolnictwa, które niestety zaniedbane do tej pory wciąż jest daleko, jeżeli chodzi o tą zeroemisyjność, jeżeli chodzi o ten zrównoważony rozwój. A po drugie o to, i to słusznie, i tu się w 100% zgadzam także z moim przedmówcą, o to, aby dostęp do europejskiego rynku był ograniczony. Jeżeli chcemy sprowadzać coś z krajów takich jak Ukraina, czy jak Ameryka Południowa, to wprowadźmy na to takie cła, które sprawią, aby te produkty miały przynajmniej taką cenę, jak te produkty, które produkujemy. Ale to proszę, proszę powiedzieć do przedstawicieli pana grupy tutaj w Parlamencie Europejskim. Panie pośle, mogę dokończyć swoją myśl? Pan poseł Adam Gomoła z Polski 2050. Przepraszam, panie pośle, za chwilę będzie można jeszcze uzupełnić tą wypowiedź. Pan poseł Adam Gomoła. Bardzo proszę. Tak, więc jeszcze raz, tutaj jest moje rozwiązanie i także proponowane przez polski rząd. Zablokujmy wreszcie, usiądźmy do stołu z partnerami europejskimi, którzy dawno polskiej delegacji, tak rozmownej i rozumiejącej też potrzebę partnerskiego dialogu, to jest nasze stanowisko, wysuńmy żądania wobec tego, aby te cła były na tyle wysokie, aby tą konkurencyjność na europejskim rynku utrzymać. Bo właśnie wpływy z takich ceł chociażby mogłyby zasilić czy zrekompensować te zawyżone koszty, które musimy, bo musimy i tego są wszyscy świadomi, solidarnie ponieść, aby rolnictwo w Europie przy tych zmianach, które zachodzą w najbliższych dekadach, mogło przetrwać. Przepraszam, to ja tylko jedno zdanie, bo można powiedzieć, że ja mam wrażenie, że jak się dyskutuje tutaj w przestrzeni publicznej w Polsce, to w zasadzie co do tych najważniejszych kwestii panuje zgoda, no ale problem pojawia się wtedy, kiedy ta dyskusja, a w zasadzie zapadają decyzje już na forum Parlamentu Europejskiego, bo przecież ta polityka europejska idzie zupełnie w inną stronę niż pan poseł Adam Gomoła w tej chwili wskazał. Ale przepraszam bardzo, polityka europejska nie idzie sama. Nie, polityka oczywiście, że nie idzie. To są konkretne osoby, które podnoszą ręce za tym. Więc o tym chcę właśnie powiedzieć, że polityka to nie jest twór, który bierze różę tun za rękę. Przypominam pana przedstawicielkę w Parlamencie Europejskim, która właśnie za tymi, przepraszam bardzo, idiotyzmami Fit for 55 głosuje. Więc pan przychodzi do polskiej telewizji, opowiada, jak trzeba pomóc rolnikom w problemie, który sami wykreowaliście. No to jest albo to jest jakaś schizofrenia polityczna, albo pan nie ma zielonego pojęcia, o czym pan mówi. To wasi ludzie, nie mówię tylko o Róży Thun, nie mówię tylko o grupie Renew, ale całe lewactwo oraz liberałowie w Parlamencie Europejskim, proszę sobie zgooglować, jak pan tego nie wie, kim jest Frans Timmermans, do jakiej grupy należał. Ten człowiek, który kolanem przepychał idiotyzmy
Fit for 55, czyli tego i całego tego zielonego dealu, to przecież jest wasze towarzystwo. To wy to zrobiliście i teraz pan ma czelność przychodzić do Republiki i mówić, jak trzeba pomóc rolnikom. I mówi pan o jakiejś transformacji klimatycznej, nie mając zielonego pojęcia o tym, kto jest temu winien, nie mając zielonego pojęcia o temacie. Pan wie, jaki jest udział dwutlenku węgla, który jest głównym zarzutem przeciwko rolnikom w atmosferze? Pan wie, jaki jest udział dwutlenku węgla? Panie pośle, jaki jest udział? Niech pan powie. Niech pan proszę powie, zachować jest elementarną kulturę i nie obrażać mnie i moich kolegów i koleżanek, którzy również dbają o interesy polskiego rolnictwa. A pan, panie pośle, wie chociażby, jaki kraj po 8 latach rządów PiS-u jest tym krajem Unii Europejskiej o największym udziale paliw stałych w miksie energetycznym? Panie pośle, mieliście 8 lat na to, aby zatrzymać tą degenerację rolnictwa, które miało. To proszę merytorycznie ze mną rozmawiać, a nie używać słów robactwo, lewactwo, idiotyzm. Proszę nie używać słów tak agresywnie nacechowanych, bo to nie służy merytorycznie. Ale ja rozumiem, panie pośle, że to lewactwo to nie było, zdaje się, w kierunku akurat pana. To pan poseł określał różne frakcje, które występują w Parlamencie Europejskim. No tak powiedzmy. Panie redaktor, jeżeli my, konserwatyści, jesteśmy nazywani cały czas i codziennie far right, skrajni prawicowcy, absolutnie far right, skrajni prawicowcy, to ja nie mówię o lewicy czy liberałach, tylko mówię o lewactwie, które tutaj w Parlamencie Europejskim jest. I nawiązując do rozmowy merytorycznej, panie pośle, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, to jest główny zarzut, kiedy wy mówicie, bo to wasze środowisko, także Róża Thun, także Grupa Renew, do której należy, wasza posłanka, to wy mówicie podczas wystąpień i głosowań, że ślady węglowe są za duże, że trzeba ograniczyć CO2, więc pana pytam merytorycznie i spokojnie. Przychodzi pan do programu, wypowiada się w temacie rolnictwa, gdzie zarzutem jest zbyt duży udział CO2 w atmosferze. Pytam pana, podstawowa wiedza, jaki jest udział CO2 w atmosferze? To poniżej 20%. 0,04. Nie ma pan zielonego pojęcia, o czym mówi. 400 to jest udział CO2 w atmosferze. I właśnie panie pośle, to jednak jest poniżej 20%. Tylko, że po prostu bardzo poniżej. Ale nie róbmy z naszych widzów ludzi, którzy mają tracić czas, aby słuchać ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym mówią. A moje pytanie, proszę pana, panie pośle, jest słynne, ponieważ to pytanie wpadło podczas przesłuchania aktywistów klimatycznych w amerykańskim kongresie. To także może sobie pan zgooglować i zyoutubować, albo wpisać pytanie, ile CO2 jest w atmosferze. I wtedy padła słynna odpowiedź 5, 7, 8%. Pan nawet dał rekord 20, jest 400. Więc wiedza wasza na temat tego, ile krowy produkują CO2, które są głównym wrogiem, przez wołowinę chce się zakazać, mówiliście, że straszymy robakami. Nie straszymy robakami. Faktycznie w Unii Europejskiej mówi się, że mąka powinna być z owadów produkowana, bo to jest rozwiązanie problemów klimatycznych. Idiotyzmy, które może zaproponować tylko lewactwo. A więc proszę się nie obrażać, że nazywam rzeczy po imieniu i że bronimy normalności, ponieważ to, co pana grupa Renew wprowadziła, to, co Polska 2050 swoim rękoma swojego reprezentanta w parlamencie zrobiła, jest właśnie powodem, dla którego dzisiaj rolnicy przyjechali, ludzie, którzy opowiadali mi o swoich tragediach, ponieważ wołowina nie, bo przecież to przeżuwacze, głównie zwierzęta przeżuwające są głównym wrogiem aktywistów, emitują metan. Ci, którzy przychodzą i głosują za tym, nie mają zielonego pojęcia o udziale dwutlenku, podstawowej wiedzy nie mają. Przychodzą do telewizji i chcą grać. Dobrze, pan poseł Adam Gomoła, bo tak chciałbym, dalej, żebyśmy zmienili jeszcze temat. W polskiej polityce też się wiele dzieje. Pan poseł Adam Gomoła z Polski 2050, jeżeli pan chce się odnieść do wypowiedzi pana europosła Tarczyńskiego, to jest właśnie ten moment. Tak, bo pan poseł, widzę, że poznał jedną liczbę, która określa aktualny stan dwutlenku węgla, tylko nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, jak zmienia się udział tego dwutlenku węgla w atmosferze. Tak, wiem, jak wzrasta procent metanu, który znajduje się w tej atmosferze. I chyba nie zapoznał się z tymi wszystkimi publikacjami naukowymi, konsensusem naukowym, który jest,
I pan się może, panie pośle, z tego śmiać. Ja jestem reprezentantem najmłodszego pokolenia, które będzie walczyło. Niezależnie od tego, jakkolwiek tak ty populiści jak pan wciąż będą na tej scenie. Ja operuję na danych, aby przyszłość, w której będziemy, była jakąkolwiek przyszłością, w której będzie dało się żyć, w której będzie gdzie mieszkać, w której będzie co jeść. I to także o przyszłość polskich rolników chodzi. I jeżeli pan nie dostrzega i zaprzecza podstawowym faktom, jeżeli pan dołącza do tego niszczycielskiego dla także Polski, bo to Polska rolnictwem stoi, ruchu denializmu klimatycznego, to pan sobie sam najlepszą ocenę wystawia. Jeżeli pan już dowiedział się, ile jest tego dwutlenku węgla w atmosferze, to proszę sobie także spojrzeć na to, jaki jest jego przyrost, szczególnie w ciągu ostatnich 100 lat, i jak to wygląda jako anomalia do porównaniu do tego, jak to wyglądało przez ostatnie tysiące lat. To nie jest naturalna rzecz. To jest antropologiczne zmienianie klimatu, któremu musimy jako ludzkość zatrzymać. Koniec świata już dwa lata temu. Panie pośle, ja pana wypowiedzi spokojnie... Szanowni panowie, przepraszam, jak panowie naraz mówią, to myślę, że widzowie mają problem z tym, żeby w ogóle zorientować się, o co chodzi, ale ja spoglądam na zegar i chciałabym, żebyśmy przeszli też do tematu krajowego, który najprawdopodobniej już niebawem będzie tematem niezwykle palącym. I tutaj pierwsze pytanie do pana posła Adama Gomoły z Polski 2050. Panie pośle, czy są przygotowywana jest uchwała, bo nie wiem, czy ich będzie kilka, czy będzie jedna, która będzie wzywała Sejm, rząd, nie wiem kogo, do tego, żeby odwołać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 i jeszcze dodatkowo 2. Tych dodatkowo 2 to przyznam szczerze, bo w mediach pojawiła się informacja, że chodzi o panią sędzię Pawłowicz i pana sędziego Piotrowicza, ale nie wiem dokładnie na jakiej podstawie, bo akurat ten element nie został jeszcze dobrze opisany. Czy rzeczywiście takie działania są przygotowywane i czy prawdą jest, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu koalicja rządząca taką próbę podejmie? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Natomiast jeżeli pyta pani ogólnie o ocenę tego, jak obecnie pracuje Trybunał Konstytucyjny... Nie, ja o to akurat nie pytam, bo każdy może sobie mieć ocenę taką, jaką ma. Rozumiem, że pan ma krytyczną, ktoś może mieć pozytywną i to jest jakby inna kwestia. Każdy ma prawo do oceny jakiegokolwiek sądu w Polsce. To jest kwestia zupełnie bezsporna, ale pytam się, czy przy pomocy uchwał państwo będą chcieli zmienić jedną z kluczowych instytucji ładu prawnego w Polsce. Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby taka uchwała była szykowana. Pamiętajmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest ciałem konstytucyjnym i także konstytucja chroni jego funkcjonowanie. Mhm. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 8 lat, oczywiście sprawiło, że mamy ogromny bałagan w tym temacie. I także to jest ambicją naszego rządu przez najbliższe 4 lata, żeby to wyprostować. I sposobu i ścieżki aktualnie jeszcze jednej uzgodnionej w tym temacie nie mamy, ale to będzie musiało się wydarzyć i będzie wymagało konsensusu politycznego, bo dzisiaj Trybunał służy niestety... Ale jak pan mówi konsensus polityczny, to kogo ma pan na myśli? Czy formacje, które tworzą koalicję rządzącą, czy też jednak szerszą grupę, szerszy zbiór, który uczestniczy w życiu publicznym? Oczekujemy, że także i obóz prezydencki oraz opozycja siądzie z nami do tych rozmów. Natomiast im dłużej ta kadencja trwa, tym niestety mam mniej wiary w to. Mm-hmm. I wczorajsze wydarzenia, kiedy znowu Trybunał Konstytucyjny został potraktowany jako narzędzie polityczne, do którego został skierowany budżet, który przecież przewiduje podwyżki dla tak wielu grup społecznych, który jest podstawą funkcjonowania naszej gospodarki przez najbliższy rok, to obawiam się, że niestety jest jedna strona przy tym stole, przy którym chcielibyśmy siedzieć, której nie zależy na tym, aby te emocje stonować, nie zależy na tym, aby państwo polskie miało jasne struktury funkcjonowania, która po prostu jest antypaństwowa, bo takie zachowania niestety są antypaństwowe. No pomyślmy, jaka byłaby konsekwencja tego, jeżeli teraz Trybunał Magister Julii Przyłębskiej miałby orzec, że ten budżet jest niekonstytucyjny. Jest to jakaś aberracja, jakby zupełnie nie dostrzegając faktu, że
Mieliśmy już kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset posiedzeń Sejmu po 1989 roku, kiedy jakieś mandaty były nieobsadzone i to także po wyborach do Europarlamentu, który obóz pana posła tutaj lubi nie, nazywać. Ale panie pośle, przecież tu nie chodzi o to, że kogoś, przepraszam, nie było, bo zachorował, nie wiem, zatrzasnął się w łazience albo z jakiegoś innego powodu. Tu chodzi o coś zupełnie innego. No mieliśmy po raz pierwszy, pan przyzna, sytuację, w której ludzie, którzy mają ważny mandat, aktywny mandat poselski, są przetrzymywani w więzieniu, więc tu chodzi o taką sytuację, a nie o taką sytuację, że ktoś nie dotarł, zapomniał, spóźnił się albo zaspał. No, to jest jakby zupełnie zdanie pani redaktor. Ale to nie jest moje zdanie, przepraszam bardzo. Ja się powołuję na postanowienie Sądu Najwyższego w Polsce, więc on z nim się nie dyskutuje. Pan poseł Adam Gomoła i za chwilę pan poseł. Tak, przez Izbę Nieuznawaną, której rzecznikiem jest sędzia. Ale kto jej, przepraszam, kolega, nie uznaje? A jak ja powiem, przepraszam, że ja Sądu Okręgowego w Warszawie nie uznaję, to co? To znaczy, że mnie tam nikt w tym sądzie już nie będzie obsługiwał, jeżeli będzie trzeba, bo ja powiem, że ja go nie uznaję i tyle. No, jeżeli chodzi o mandat pana Macieja Wąsika, to ja przypomnę, że ta uznawana, rozumiem, przez pana Izba Pracy przesłała do tej nieuznawanej, choć tej, która stwierdziła, że pan jest posłem i to ważnie wybranym. I rozumiem, że od tej decyzji pan się jakoś szczególnie nie odcina. Właśnie dokumenty pana posła Wąsika, więc to ona nie chciała się tym zajmować, bo uznała, że inna ma do tego pełne prawo i obowiązek. Pan europoseł Dominik Tarczyński, jak patrzy na te zapowiedzi, one w mediach są już dość mocno rozbudowane i jeżeli jest tak, że ten scenariusz jest już w mediach zarysowywany, bo tak na przykład było w przypadku mediów publicznych, to można się spodziewać, że rzeczywiście 7 czy tam 8 lutego będzie jakaś kolejna grupa wejście. Powtórzę to, co mówiłem już wtedy, kiedy Tusk zapowiadał siłowe, nielegalne przejęcie mediów publicznych. Wszyscy ci, którzy biorą w tym udział, będą odpowiadać karnie. Uważam, że to, co próbuje Tusk robić, czyli rządzić Polską uchwałami, czyli opiniami, nie ustawami, jest po prostu złamanie prawa. Ja nie sądzę, ja to wiem, dlatego że Konstytucja bardzo jasno opisuje, jakie miejsce w ustroju Polski ma Trybunał Konstytucyjny. To w ogóle nie podlega dyskusji i chętnie jako prawnik panu posłowi, który jest politologiem, wytłumaczę, jaka jest różnica między uchwałą a ustawą. Chociaż pan poseł, przypuszczam, powołuje się na swój młody wiek, szanuję. Myślę, że potrzebuje pan jeszcze troszeczkę doświadczenia, aby poznać to dalej. Ale przepraszam, ja tylko zwrócę uwagę, że pan poseł Adam Gomoła wskazał taką drogę, której jednak pan premier Donald Tusk nie wskazuje. To znaczy, żeby to było w szerszym gronie przedyskutowane, więc ja zwracam na to uwagę. Ja nie mówię o tym, co Donald Tusk wskazuje, tylko mówię o tym, że znam Tuska w polityce ponad 20 lat i wiem o tym, do czego jest zdolna. Ostatnie tygodnie pokazały, że biorąc pod uwagę to, że przegrał wybory do Sejmu i musiał sklecić koalicję 11 środowisk, aby zdobyć większość sejmową, przegrał z Prawem i Sprawiedliwością. No panie pośle, przepraszam, skutecznie to zrobił. Sklecił, nie sklecił, ale działa, jak widać. Ale oczywiście, że tak, przy czym ta skuteczność ma swoje granice, a on, próbując rządzić w Polsce uchwałami, te granice przekracza. Przekracza także granice, jego ludzie przekraczają granice kodeksu karnego. Mówiłem o tym, wszystkie czyny są notowane i ci ludzie poniosą odpowiedzialność. Co już potwierdził, zresztą Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o media publiczne, co potwierdził KRS, nie wpisując w kilku przypadkach ich decyzji i tak dalej, i tak dalej. Sądy to potwierdzają, a więc w mojej ocenie nie podlega dyskusji, że ci ludzie mają świadomość tego, że nie mogą w Polsce robić wszystkiego, że Polska nie należy do nich. Chciałbym przypomnieć wszystkim naszym widzom. Szanowni państwo, władza Tuska nie będzie wieczna. Uważam, że nie przetrwa całej kadencji. Powtarzam to za każdym razem, bo wierzę w to, że ta koalicja nie utrzyma się przez 4 lata. Już są potężne konflikty między nimi, chociażby jeżeli chodzi o pracę domową, jeżeli chodzi o aborcję, jeżeli chodzi o inne elementy, już jest awantura między nimi. Nie będę już mówił o podziale spółek na tym etapie rad nadzorczych, więc uważam, że nie przetrwają 4 lat, a jeżeli jakimś cudem im się to uda,
to przegrają wybory i uwaga, przegrają z Kretesem już wybory do Parlamentu Europejskiego. Ci wielcy Europejczycy w fajnych, nowych, atrakcyjnych garniturach, młodzi, wykształceni, atrakcyjni społecznie, przegrają te wybory do Parlamentu Europejskiego, bo sieją spustoszenie. I panie pośle, muszę odnieść się jednym zdaniem. To jednym zdaniem. W wątku poprzednim o denializmie i tak dalej, że my zaprzeczamy zmianom klimatycznym. Nie, my niczemu nie zaprzeczamy, dlatego wybudowałem swój dom na wsi, kocham wieś, dbamy o wieś, dlatego poparcie wśród rolników mamy najwyższe i to rekordowe wśród wszystkich partii politycznych w Polsce, dlatego rolnicy nas doceniają, ale my dbamy o to, aby żaden szaleniec nie mówił nam, że mamy jeść robaki. Szanujemy naszą tradycję, szanujemy wolną wolę ludzi, którzy chcą decydować, co mają jeść, kiedy mają jeść, czym mają jeździć, w jaki sposób mają jeździć. Wy chcecie czterokrotnie droższych biletów lotniczych, co więcej, nawet pozwoleń na loty, bo tak daleko idą te idiotyczne, błazeńskie, powiedziałbym, propozycje, jeżeli chodzi o ślad węglowy, że ludzie mieliby mieć ograniczone... Szanowni panowie, przepraszam, bo mamy dosłownie chwilę, ja bym chciała o to zapytać, bo tak naprawdę co się wydarzy w przyszłym tygodniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu jeszcze nie wiemy. Mamy przecieki medialne, nawet niektóre dość precyzyjnie określające plan działania. Ja o tym mówiłam dosłownie parę minut temu, no ale też wiemy, jaką dziś mamy sytuację. Znaczy, jak ja powiedziałam, że mandaty są aktywne, pan poseł Adam Gomała stwierdził, że to jest moja opinia. Ja mówię, że to Sąd Najwyższy. Pan poseł mówi, że nieuznawana izba. Jednym słowem, już tutaj mamy problem, bo pytanie, co jest Sądem Najwyższym, która jego część ta, czy jest ta, czy nie jest. Mamy problem z prokuraturą, bo jak się zadaje pytanie, kto jest prokuratorem krajowym, to przepraszam, różne odpowiedzi się pojawiają. A niektórzy twierdzą, że w ogóle nie ma prokuratora krajowego, tylko jest osoba, która pełni obowiązki tego prokuratora, ale okazuje się, że ten manewr, który zastosował pan minister Bodnar wobec pana prokuratora Barskiego, już jest wykorzystywany i można powiedzieć, że są pierwsi beneficjenci, tak zwany gang rzeźnika w Szczecinie. Wczoraj był odczytywany, czy inaczej, miał być odczytany akt oskarżenia dla zorganizowanej grupy przestępczej, ale pan mecenas przyszedł, obrońca, ma do tego pełne prawo, mówi chwila, moment, tutaj pan Bodnar wymyślił takie fantastyczne rozwiązanie. Ta pani, która stawiała zarzuty, to ona już od lat w ogóle nie jest prokuratorem i do widzenia, przerywamy sprawę. Kładę na stole sędziowskim dwie opinie i moi klienci sobie wychodzą, a wy sobie z tym zostańcie. No i rzeczywiście, proszę, ale proszę sobie wyobrażać, że, proszę sobie wyobrazić, że oni wyszli. Że oni wyszli, że tego aktu oskarżenia już nikt nie odczytał. Znaczy gang rzeźnika ze Szczecina jest już pierwszym beneficjentem. I tu pytanie do pana posła Adama Gomoły z Polski 2050, bo ja rozumiem, że to chyba nie o to chodziło. Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim się muszę odnieść do tego, co powiedział jeszcze wcześniej. Ale błagam, krótko, bo już nie zdążymy pan o rzeźnikach ze Szczecina. Proszę pamiętać o tym, bo szanowni państwo, że większość z tych przeciwników, które tworzy pan poseł, nie istnieją. I tak jak mówi się o zmuszaniu państwa do czegokolwiek, to nie ma racji bytu. Naprawdę. I nie ma się o co martwić. Co do naszego rządu i jego legitymizacji, panie pośle, proszę dać mi dokończyć. A co do legitymizacji naszego rządu. 12 milionów Polek i Polaków zagłosowało w wyborach 15 października na trzy komitety tworzące dzisiaj większość rządową. Nie było w historii III Rzeczypospolitej rządu, który miałby większy mandat społeczny do rządzenia niż ten, który jest obecnie. Jeżeli pan poseł Tarczyński twierdzi, że jest inaczej i że ta koalicja się rozpadnie, to jestem gotowy nie, się nie, ale to jest, ale to jest jakby teraz zupełnie inna kwestia, bo tego nie kwestionuje nikt, że koalicja ma prawo utworzyć rząd i że jest wybrana. No tutaj rozumiem, pan poseł wiesz, czy jakieś, czy tak przypuszcza, że będzie taki bieg zdarzeń. Ale ja się pytam o tą sprawę szczecińską. Ona jest z wczoraj. Panie pośle, 9:30, Gazeta Wyborcza to opisała. Już żeby pan nie miał wątpliwości. Jeszcze pozwolę sobie dokończyć, bo pan poseł... Ale co z tymi rzeźnikami? No, tak pan poseł twierdzi, nie, bo jeżeli pan jest słowy, panie pośle, to proszę się w takim razie ze mną założyć, że ta
kadencja Sejmu przerwa. Nie, ale szanowni panowie, bez hazardu, bez hazardu, żadnych zakładów. Ja tu jestem absolutnym ciekawy, przeciwnikiem hazardu. Gang rzeźników, przepraszam, ze Szczecina. Panie pośle, pan po, nie, ale może pan poseł Adam Gomała jednak z Polski 2005, to o to chodziło? Więc jeszcze raz dokończę, bo cały czas ktoś mi przerywa. Czy pan poseł Tarczyński jest gotowy się założyć? Nie, powiedzmy na 1000. Nie, ale to nie, to ja przerywam, bo zakłady są nielegalne. Ja przerywam zupełnie świadomie, żadnych pieniędzy, panie pośle. Czyli rozumiem, że okej, 1000 zł na Caritas jest tutaj zbędne. Nie, ale każdy z panów może wpłacić na Caritas, ale nie promujemy żadnego hazardu. To w takim razie rozumiem, że pan poseł nie jest pewny swoich słów. I ale nie, to ja, to jest nie pan poseł, to ja mało blokuję. Pan jednak rozumie. No jednak doświadczenie jest potrzebne w życiu i to jest bardzo ważny element. Ale skoro nie chce pan odpowiedzieć, jeżeli nie chce pan odpowiedzieć na temat tej kompromitacji i tego, co zrobiliście, to ja chętnie powiem panu, jak to wygląda w praktyce. Trzema zdaniami, bo musimy kończyć. Jesteście odpowiedzialni za to, że przestępcy będą negować rolę prokuratora, tak jak w przypadku Szczecina, prokuratora od 2016 roku, kiedy pani prokurator powróciła do pracy w prokuraturze. Będziecie odpowiedzialni za każde nieszczęście, ponieważ wszyscy adwokaci teraz, także w grupach przestępczych, będą powoływać się na to, ale co zrobił jest Bodnar. Grupa przestępcza właśnie. I to wy będziecie za to odpowiedzialni, ponieważ jeżeli ci ludzie będą, wszystkie te postępowania, procesy będą umarzane, to ci ludzie jeszcze przyjdą po odszkodowania. I wszyscy podatnicy będą musieli płacić za odszkodowania za to, że chociażby przebywali w aresztach śledczych 3 miesiące lub dłużej. I to wy będziecie odpowiedzialni i za to. I tu musimy postawić kropkę i tak jesteśmy po czasie. Stop. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Pan europoseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, frakcja EKR, pan poseł Adam Gomoła z Polski 2050 byli gośćmi Telewizji Republika. Serdecznie za to dziękuję i serdecznie panów pozdrawiam. Szanowni państwo, my oczywiście do tematu tego ewentualnego scenariusza wejścia do Trybunału Konstytucyjnego powrócimy już za moment, dosłownie za chwilę.